kto jest inicjatorem, pomysłodawcą tej tablicy? Pomysłodawcem i główną osobą, która finansuje te nasze przedsięwzięcia, jest pan Zbigniew Zelmański, znany grudziądzki społecznik. Różne wydarzenia, zdarzenia z naszej historii, osoby, które zasłużyły się w naszych dziejach, są upamiętniane w Grudziądzu. Między innymi na ulicy Wybickiego, na ulicy Sikorskiego, na ulicy Mickiewicza. I miejsca tej osoby muszą przypominać, mają przypominać młodzieży, przyszłym pokoleniom właśnie o takich czy postaciach znamienitych, czy wydarzeniach. Jakie znaczenie dla polskiej demokracji miał pułkownik Kukliński? Znaczenie nie do przecenienia. Właściwie jeżeli w nowożytnej historii Polski ocenialibyśmy Polaków, którzy mieli wkład w historię powszechną świata, to niewielu jest ludzi równających się pułkownikowi Kuklińskiemu. Ten patriota, porównywany czasami z Konradem Wallenrodem, przekazując informacje o działaniach i planach Związku Sowieckiego, wywołania III wojny światowej, uprzedził w jakiś sposób i, tak sądzę, zapobiegł tym działaniom, które miały bardzo realną groźbę zrealizowania. Oczywiście komunistyczna propaganda bardzo ostro pułkownika Kuklińskiego krytykowała, mówiąc, że był zdrajcą, że sprzeniewierzył się przysiędze żołnierskiej. Nie, był polskim patriotą służącym własnemu narodowi. Serdecznie zapraszamy na uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu, pierwszemu polskiemu oficerowi w NATO, który zapobiegł wybuchowi III wojny światowej i ustrzegł świat przed zagładą nuklearną. Uroczystość odbędzie się 13.12.2015 o godzinie 10.30 w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Grudziądzu przy ulicy Mickiewicza 43. Organizator, fundator Zbigniew Zelmański.